Hej Maciek, powiedz mi, że stałeś się trochę napakowany bardziej. Co, ja? Nawet nie musisz się pytać, widziałeś te mięśnie? Dalej, zademonstruję ci je. Nie, ja nie chcę. Fajny ma ten battle theme. Smirgle, osied! Zablokuję cię, skurczybyku, nawet nie wiesz jak. Growl. O fuck! Masz tylko jeden sketch! Okej, dobra, zajebiście, mi się to podoba. Padniesz! Biedny toksik chciał przerysować jeden mój zajebisty ruch. Zapomnij, to jeszcze nie koniec! Dobra, ale Azurę będę musiał zmienić. Wyście cztery! Naucz się jakiegoś pierunu fajnego i trzaśnij mu. Weezing będzie następny. Weezing ma samodestrukcję! Jeszcze nie na tym małym levelu, ale kurde, kiedyś na pewno się tego nauczy. Jestem pewien, że Toksik tego użyje tylko po to, żeby moje życie było nędzne. My fucking god, 4 levele! A, no i muszę zmienić Poka. Ta Reksiu. W sumie zapomniałem w opcjach się pobawić trochę. 11. Jezu Chryste. Firefang. Dawaj. Reksiu, nie pozwól, żeby wygrał. Oczywiście zaraz pewnie będę musiał zmienić, bo nie będzie trafiał. Już powie... już może zmienię. Tak. Tak. Fake out. Sting zmienię na Reksia i może go dobiję. Poison gas. Paszą won. Przecież nie, ona ma Aurora Beam. Więc... ja pierdolę. Niech zgadnę, nie trafisz śpiewaniem. O! Właściwie co ty masz za ataki? Na tym levelu. Powinieneś mieć chyba ze 3 czy 4, bo wyewoluowane poki tak mają. Nawet na najmniejszych levelach. Hau, hau! Ha! Twój atak się zmniejszył. Po raz drugi. Reksio jest straszny, nie chcesz się dowiedzieć, jaki on może być straszny. Dobra. Chciałem powiedzieć, może byś go jeszcze poparzył, ale przecież on śpi, że może mieć dwóch status problemów w tym samym czasie. Poważnych status problemów. Może na przykład spać i być oszołomiony jednocześnie, ale to oszołomienie ze wszystkim działa w kombinacji. Najbardziej wkurzające jest w kombinacji z paraliżem. I z atraktem jeszcze, no atrakt też działa. Fuck. Mamy antidotum, więc nie ma strachu. Reksio nie padnie. Do widzenia, Toksik! No i w sumie pasuje Weezing do jego niku, nie? Toksik. Reksio dostał level. Jeszcze jeden, dawaj, 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 dawaj! Nie. O! Ale lalka dostała dwa. What's going on here? Nie doczytałem tego. O co ci chodzi, że ja przegrałem? Więc to jest to. Ostatni raz, kiedy przegram. Będę największym, najtwardszym trenerem na całym świecie i dobrze o tym wiesz. Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to rozpierdzielenie lidera w Orenburg. I no, i będę trenował. Najważniejsza rzecz, żeby Reksio nie padł. No, zajebiście, wszyscy mają mniej więcej równe levele. Mogło być gorzej. Lubię, jak wszyscy mają równe levele.
I przy okazji mogę kolejnego poka tutaj złapać, a? I w sumie ten cały Pokecz, ta aplikacja z Pokemonami się rzadko przydaje, bo ona strasznie laguje. W sensie, że no, o widzicie, wyleczyłem Poki, ale nie pokazuje, że wszyscy są w pełni zdrowi. Dopiero teraz ci pokażę. Ten Pokecz to jest. Skąd przyszedłeś? Twinleaf Town, to jest ładne miejsce, ciche i takie tam. Jubilife City jest wielkim miejscem, więc być może to dla ciebie duży szok. Jubilife Condom. Tenants Wanted. W ogóle czy coś tutaj jest do znalezienia? Muszę... pomyśleć może? Ja pierdzielę, jak to zwalnia. Po raz pierwszy i ostatni nagrywam tą grę w 60 FPS-ach. Chociaż kto wie, może na filmiku dobrze będzie wszystko widać. Dobra, nieważne, idę dalej. Route 203. Route 203. Zobaczymy, jakiego nowego przyjaciela albo niewolnika możemy tu złapać, żeby było coś fajnego. Okej. Okay. Stuntler. Ha, nie ubijesz mnie, nie ubijesz. Jeszcze może ze 2-3 razy go podrapię. Dobra. Bug. Kurde, Master Balla nie na niego użyć. Masterbola będę trzymał. Oczywiście. Hell yeah, jak go nazywamy. Yo raczej, bo to samica. Kurde, jeszcze żadnego Pokemona z Sinnoh nie złapałem. Nazwę ciebie... Zaraz. Nie zmieści się. Halinka. Halina. O. Ferdek, ty jełopie jeden! Zobaczmy, co ona ma. Gentle, łagodne. Frisk. The Pokémon can check the... O! Stuntler może wykrywać... Magnes masz? O tak. Może wykrywać przedmioty przeciwnika, które trzyma. To chyba nam zwiększa elektryczne ataki. Tak. Wiemy dokładnie, komu to damy. I let's go one more time do Pokémon Center. W sumie to tak myślę, że nie będę trenował tych nowo złapanych poków teraz, bo zostawię to na kolejną sesję. Poza sesją to zrobię raczej. Znaczy się. Oczywiście to nagram w przyspieszeniu, żeby nie było, że oszukuję czy coś, że w międzyczasie, żeby żaden pok mi nie padł. W sumie też tak myślę, żeby robić save state'y też przy okazji, ponieważ no, po ostatnim Nuzlocku save state'y są bardzo pożyteczne, ale oczywiście nie będę ich O mój Boże, ta muzyka! Stuntler. Dobra, czekajcie, wezmę, ustawię to na 30 FPS-ów, bo nie nadąża chyba mój komp, tak więc Z2. W sumie to chyba już nie muszę tego robić, bo chyba odkryłem jak to się nazywa, no powód, dla którego cały czas gra powoli szła. Po prostu frameskip musiałem ustawić na 1. Teraz już tak płynne nie jest, ale walić to przynajmniej nie ma spowolnień. Twój ulubiony Pokémon powinien być ustawiony na górnym lewym rogu w twoim party list. W ten sposób będzie pierwszy, który będzie... Okej. Dobra, Halinkę potrenuję później. I get my get up and go for my Pokémon.
Krike, Tot i Zubat. O fuck, zobaczymy ile w tym będzie prawdy. Ja pierdzielę, Łukasz. Simon Belmont. Walnij go. Co ci to da? Tak więc no, ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze jest, że dobrze się bawicie i tak dalej. Tak, w końcu Noobzlock jest. Tak więc no, czekać tylko kiedy będę wrzeszczał. A, szarżuj mnie, takuj i tak dalej. Kurde, pewnie i tak mało expa za ciebie dostanę. Nie wiem po co męczę się z tobą tym, Kabuto. Zapomniałem w opcjach się znów pogrzebać, ja pierdzielę. Ale ze mnie głąb. Zaraz się pogrzebiemy. Tylko chwila. Trzeba tą pasjonującą walkę zakończyć, nie? 102. Fuck, Marill. Ta zmienię lepiej. Ta! Zap, zap, motherfucker! Zio! Spadaj. W sumie jestem ciekaw, ile by obrażeń Azura zadała bez tego magnezu. Ale hej, walić to. Zawsze jeden HP może przesądzić o twoim istnieniu, nie? 99. Ja pierniczę! Ale wy levelujecie. Dobrze, dobrze. Cieszę się z tego niezmiernie. Everstone. Jak Pokémon to trzyma, to nie ewoluuje. Bezużyteczne dla mnie. Chociaż kto wie tam, jak na przykład chcesz parę leveli powstrzymać z ewolucją, żeby ktoś się nauczył czegoś fajnego, to zawsze można to ogarnąć. Jestem ciekaw, czy tutaj repele można gdzieś znaleźć. O, wiem co cię rozwali. Błyskawica śmieciu. Poczwórny damage. Fuj! Dawaj. Okej. Okay. Ty zaatakuj pierwszy, jaki kurde jestem okropny. Do widzenia. Zajebiście. Teraz trzeba spadać do peceta. Ponieważ no, wiadomo dlaczego. Wiem, że ja przesadzam, ale kurde, jako że Poké Center jest darmowe, ja nie chcę używać potionów. Jest blisko. No, już tak jakby przyspieszyło trochę bardziej. Good, good, my nigga. A nie, przepraszam, nie można tego słowa powiedzieć, bo zaraz YouTube zapierdzieli ciebie. Zapomniałem o tym kompletnie, więc tak, parę repeli by się przydało teraz. Nie macie? Ty chyba masz popierdółki same. No. Chociaż nie, Heal Ball wezmę. Z4. Tak dla jaj, żeby każdy kurde był w innym pokebolu. Nie ciągle tylko ten biało-czerwony czy czerwono-biały Poland Ball. Czemu poszedłem dłuższą drogą? Nie mam zielonego pojęcia, ale dobra. O! Nie! Zauważyli mnie, kurde! Before I challenge the Pokémon Gym Leader, muszę przetestować mój strength na tobie. Testuj, testuj sobie, ale niczego nie obiecuję, że wyjdziesz z tego żywo. Eevee! Super. Będzie na czym trenować. A nie, kurde. Oczywiście Sand Attack musisz mieć, nie? Teraz będziesz tym spamić. Trzeci raz użyję, to zmieniam. Zmieniam. No. Reksiu, rozwal to małe gówno brązowe.
Prevention of Evolution będzie wtedy, kiedy padniesz. Zaraz tak się stanie. Kurde, ale ten szybki tekst naprawdę przyspiesza grę. Ja cię kręcę. Fajna sprawa. Aeral Ace by się nam przydało. O fuck. Kurwa! Reksiu, nie rób psiary! No, dziękuję. I level. Naucz się czegoś fajnego. Nie. W sumie to ten, wyewoluowane poki oczywiście też o wiele później uczą się ataków. O fuck. Tu jakiś legendarny. Legendarny, nie? Fuck this shit. Nie biję się z nim. Z tobą chcę się bić. A nie, ty nie jesteś trenerem? Stój! Stój, kurde! Pogadać chcę! Poderwać cię, nie uciekaj ode mnie! Ta. Pokémon Cactus. Nie chcesz takiego dotknąć. O! Jesteś trenerem! O, fuck me! Dobra, Jacqueline. Why not? Okej. Why not? Absurd. Boję się, że on będzie miał counter i... jak to się nazywa? Splash. Dobra, chyba nie ma co, jesteś bezpieczny. Ale ten counter mirror code. To oznacza, że na przykład counter jest od tego, że jak walniesz Wajnota, czy tam Łubufeta, czy tam kogokolwiek fizycznym atakiem, to ci odda podwójnie. A mirror code jak psychicznym, specjalnym walniesz, to stanie się tak samo. Tak czy siak, dla Nuzloka to jest coś bolesnego. Okej. Reksiu, walnij go. Nie miej Destiny Bond! Na tym levelu nie powinieneś już mieć. Lir. Dobra. Reksiu, dziabnij go. Twoje dziabanie jest super efektywne. Congratulations. Starli. Tani będzie. Muszę pamiętać, by bawić się w ustawieniach do jasnej cholery. Ja zawsze daję walkę na set. Żeby mnie nie pytało cały czas o zmianę poków. Dlaczego? Bo taki już mam styl. Bo to nie jest fair, że przeciwnik nie może, że przeciwnik nie zmienia poków podczas jak pokona ciebie. Nie, co ja robię? Ach, shit, masz. Po prostu to nie jest fair, moim zdaniem. Chociaż z drugiej strony może oni też dostają taką opcję, ale nigdy jej nie wybierają, bo to debile. Koffing. Ta. Reksio ma doświadczenie z rozwalaniem smrodów. No. Nie puścisz mi dymka. Ja ci puszczę kurde dymka ognistego. O mój Boże, Reksio Arcanine. Teraz puści pierda, to podpali pół lasu. Nie rób tego, błagam. Pomyśl o tych wszystkich Pokemonach, które mieszkają na drzewach i w trawie. Ty jesteś trenerem. Dobra. I got the Nifty King Gym Badge. Tak, pokonałem lidera, tak, zobaczymy jaka jesteś łatwa do rozwalenia. Snover. Poczwórne obrażenie od Reksia. Pozwól, że zademonstruję. Znowu nie pobawiłem się w opcjach, ale ze mnie kurde... Debil. Ta. Ha! I co? Oto by kurde zabiło Simona. Dobrze, że zmieniłem. W sumie wiem, że on jest liściasto-lodowy.
Ale kurde nie pomyślałem, że kurde Simon dostanie w piernicz, jak będzie dalej z nim walczył. Nie wiem czemu. Ale dostał level, to się liczy. Ta, czyli posiadanie w Nuzlocku Pokemona z poczwórną słabością przeciwko czemuś jest naprawdę czymś stresującym. Już lepiej mieć koka z jednym typem, szczerze wam powiem. Szczególnie jeżeli kurde jest... nie jest ewolucją. To jeszcze ciebie bardziej dobija, jak padnie. Repel kurde by mi się przydał. Zamknij gębę. Run, bitches. Uhohoho! To nam expa zwiększa. Hell yeah! O mój Boże! Super! A to nam zwiększa ataki mroku. Damy je dla Rexia, bo ma bite. Deal with it! Szkoda, że tego nie widać na Pokemonie, jak ma te całe okulary, czy coś trzyma. Ja bym Rexia wyobraził sobie z okularami przeciwsłonecznymi. O, Quilava! Kurde, też bym ciebie z chęcią złapał, ale... I can't! Za ciebie chyba dużo expa dostaniemy, więc... Ta, Rexiu! W sumie to zawsze mi się nie zastanawiało, na jakim... jakim zwierzęciem ma być... kurde! Na podstawie jakiego zwierzęcia jest zrobiona linia ewolucyjna Cyndaquila. Czy to pies, czy to, nie wiem, wydra? Ciężko powiedzieć w sumie. Niedźwiedź? O, Simon 60 dostał. Widzicie, Areksio 40. Lucky egg for the win. To nam kurde się przyda. Przy okazji, save na jeszcze tak dla jaj. Godzina 46. No może jakieś 45 minut pogram jeszcze. Żeby 5 odcinków było. Ponieważ czemu nie? Ta, zamknij gębę. Tak więc no, przy okazji... Właśnie, opcje! Nareszcie, opcje. Przypomniałem sobie. Battle scene on set. Frame. Jakiś fajny, żeby był. To klasyczny, ale nie. Ten. I... Dam na fast. Zobaczymy, jak szybko będzie zapierniczał tekst. Wiesz, że Pokémony mają typy... Ta, zamknij gębę. Tak. Do peceta trafią. Union Room? Tak, jest, wiem. Może byście powiedzieli mi coś ciekawego o sobie? A nie kurde o rzeczach, które już wiem? I każdy chyba wie! Dobra, teraz pójdziemy do miejsca, które nieraz pewnie zwiedzimy podczas tego let's playa. Uuu, Clefable! Za ciebie też dużo expa będzie. Dużo expa. Ciebie mogę ubić. Awakeningów nie mam. Znów będę musiał popieprzać do Pokémon Center. Rexio, kurde, rozwal ty szpiczasty gówno, bo nawet już nie wiem. Tak, Intimidate. Co? Jak śmiesz okładać mojego Rexia po gębie? On był grzeczny. Rexiu, oddaj jej pięknym za na dobre. Tak. I? 54, 36. To chyba zwiększa o 33% expa z tego co widzę. Lucky Egg. Super! Przyda się do trenowania. Gdzie ja idę? Tak, wiem, znowu do Pokémon Center. Oh my god, tragedia. Ale szybko pójdzie, ponieważ jestem w Turbo Mode bez użycia Turbo Mode. No.
przydałby mi się rower. Rower chyba za niedługo zdobędziemy, o ile dobrze pamiętam. Właśnie w następnym mieście chyba będzie coś. Tak więc no. Oto miejsce... A nie, Oreburg Gate. Okej, dobra, dobra. Myślałem, że to będzie to jedno miejsce, ale to znaczy, że... Oreburg Gate. Gate, dobra. Mam nadzieję, że coś fajnego znajdziemy, błagam. Rock Smash mi dasz? That sparkling new pocket, your awareness as a traveler. Nie, jesteś ciągle dość nowym trenerem, czyż nie? Ale to wszystko dobrze. Masz... jesteś nowym kolesiem, przyjacielem Pokemonów, więc dam ci HM-a tego. Rock Smash, czyż nie? Ta Rock Smash, bezużyteczne gówno, które musisz, kurde, którego musisz się nauczyć, bo jak nie, to będziesz miał wpiernicz. Nie mogę tego użyć bez odznaki. Poza walką, czyli no. Błagam, 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 żeby coś fajnego. Czemu nie Chansey albo Blissey? Happy nie jestem. Niech stracę. Kapini to gówno. Chwila. Bug. Ewoluuje... dam ci Hillball. Ewoluuje... na Chansey... jeżeli jej szczęście jest wystarczająco duże, ale to kurde jest biczowe, szczerze wam powiem. Ponieważ no... tak jak powiedziałem wcześniej, to jest taka trochę ukryta statystyka, że tak powiem. No, dziękuję. Chociaż same chodzenie nawet te szczęście trochę zwiększa, ale to jednak... nawet jeżeli już dostaniemy ten... jak to się mówi... wystarczającą ilość szczęścia, to jednak wciąż musi dostać level, żeby wyewoluować. Nazwę cię... Hilary. Nie Clinton. Miej coś fajnego. Nie masz nic, ale dobra. Trenowanie ciebie jeszcze gorsze będzie niż Kabuto. Szczerze powiem. Syringe Grace boost the likelihood of added effects appearing. Czyli... chyba chodzi o to, że na przykład jak masz cios, który daje paraliż, czy coś takiego, to... znaczy jak Hilary ma ten cios, to wtedy zwiększa po prostu szansę na to, że ten pok zostanie sparaliżowany, czy coś w tym stylu. Copycat. Failsafe Mother Move has been used yet. Może copycat nam się przyda. Kto wie. Ale nie cieszę się z tego, że mam Happiny. Ciężkie to coś jest do wytrenowania, ale niestety, jako że nakładam na siebie też nuzlokowy ten... co się nazywa? Nuzlokową zasadę, że nie mogę używać... nie mogę brać pokój z peceta, dopóki mi jakiś nie padnie. Albo w pewnych... jak to się nazywa? Pewnych... sytuacjach, na przykład, że jak potrzebuję poka do HM-a czy coś, to dopiero wtedy. Ale oczywiście wtedy... po tym jak użyję tego poka, to go zostawiam w pececie od razu. Tak więc no, ale na razie się nie skarżę. Drużyna może być, drużyna może być. Mogło być gorzej. Tata. Wypłacz mi kurde rzekę łez. Mnie to nie obchodzi, co masz do powiedzenia, Spiro. Właśnie, Oreburg Gate? Kini. Ale to jest Pokémon Sino. Spodziewałem się Bidufa. Nie Happiny. Paras. Już myślałem, kurde, Lapras. Dobra. Ty się wybacz trochę. Chyba jesteś Bug Grass. To mi się przyda, dziękuję bardzo. Bug.
status healers, paralyze heal, dawaj. Nienawidzę paraliżu. Urzające gówno. Zmniejsza twoją szybkość o połowę. I jeszcze, kurde, masz szansę tego, że się nie ruszysz wcale. Najgorszy status efekt w całej grze, bo to jest losowe. Znaczy no, to, że ci zmniejsza szybkość, to jest na 100%. Ale kurde, to, że się nie ruszysz, to jest losowe. Ta, idź kurde, nie zbliżaj się do Super Mario Bros, bo cię zje. Tyle grzybów masz na plecach, że pomyśli, że sam jesteś grzyb. Niech inni się pobiją trochę. Czego? I chciałem z kamieniem pogadać. Celebrate my getting through this cave. O kurde, że... to żeś kurde długą drogę przebyła, moja droga. Będę się z tobą bić. O! I'm sorry. To Gepi! Chyba nie masz metronomu, mam nadzieję. Growl. Chyba na tym levelu jeszcze nie masz metronoma, chociaż kto wie. O kurwa! Nie! Dobra. Pierdol się, mały zjebie. Zmieniam. Simon. Chociaż nie, co będzie, jak kurde rozpierdzieli go jakimś trawiastym ruchem? Metronom jest niebezpieczny. Zdrawiać? Nie, fake out! Gin, kurde, omlecie pieprzony, ty. Well, I guess, wypierdzielaj, mogłaś mi kogoś zabić, idiotko. Czy ty rozumiesz, co by to oznaczało? Krzyk, płacz i cierpienie.